Mateusz, polski mechanik w Dubaju. Dzisiaj nie o mechanice, tylko o Dubaju, a dokładnie o tym, jak rezydenci wchodzą do swoich mieszkań w Burj Khalifie. I pokażę Wam widok z 53 piętra. Rezydenci do Burj Khalify wjeżdżają tak jak do hotelu Armani, czyli kierując się drogą Financial Street, skręcamy jak do Dubai Mall, przejeżdżamy delikatnie dalej i jak pod hotel Armani. Wjeżdżamy teraz do lobby, ponieważ w lobby musimy z powrotem pokazać kartę, ponieważ Burj Khalifa jest jednym z najlepiej strzeżonych budynków na świecie. Tak mi się wydaje, tutaj nie jest łatwo wejść. Dzień dobry, witam na 57 piętrze w Burj Khalifie. Zapraszam. A teraz zabiorę Was razem z moją kochaną Kasią na obchód po mieszkaniu. Kuchnia, jak widać, jest ze sprzętem, pięknie, zmywarka, piekarnik. Blaty są naprawdę z kamienia. Nie jest to zwykły tani shit tak zwany. Tutaj mamy zaplecze pracownicze tak zwane. Możemy sobie posiedzieć przy komputerze. Pozwólcie, że salon pokażemy później i widok salonu. Tutaj mamy pierwszą sypialnię z łazienką. Sypialnie mamy standardowe, jak to w sypialni. Trzy szafy. Przepraszam, trzy drzwiowa szafa. I chodźmy dalej. Jeżeli ktokolwiek chciałby wynająć apartament krótko czy długoterminowy, również możecie się zgłaszać do mnie. Tutaj mamy drugą sypialnię. Tu jest druga łazienka. Dubai style. A tu mamy prysznic i wannę. A tutaj mamy garderobę. Jest to bardzo przydatna rzecz w Dubaju, ponieważ mamy tyle zimowych ubrań, które musimy schować. Chodźmy do salonu, żeby zobaczyć widok z okna. Okna tego apartamentu skierowane są dokładnie na dubajskie fontanny. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Widok z takiej wysokości dopiero obrazuje nam, jak ogromny jest Dubai Mall. To wszystko, co tam widzicie i jeszcze zakręcające w lewą stronę, to jest tylko i wyłącznie Dubai Mall. I to nie jest tylko jedno piętro. Tych piętr w Dubai Mall jest cała masa i to jest fenomen. Tam, tutaj jest mostek i wejście do Dubai Mall. Właśnie stamtąd wszyscy robią zdjęcia pokazów fontan. No i to, co jest fajne w Burj Khalifie, to są ogromne okna. Ciekawostką jest to, że aby wjechać tutaj i widzieć te właśnie oto widoki, musieliśmy użyć trzech wind. Tak ogromny jest Burj Khalifa. A żeby wjechać na top of the view, musielibyśmy z powrotem zjechać na dół, użyć windy po lewej, przejść potem w prawo, wjechać wyżej. Powiem tak, do mieszkań w Burj Khalifie powinni dołączać mapy. Na tej oto ścianie mamy główne osoby odpowiedzialne za ten projekt, który po dziś dzień budzi respekt, budzi zachwyt.
Przy budowie tego budynku pracowało 12 tysięcy pracowników. A teraz przechodzimy do makiety, jak ma wyglądać jeszcze wyższy budynek, który się nazywa Dubai Creek Harbor. O, tu możemy zobaczyć pałac szejka. Znajdujemy się właśnie na Fashion Avenue, gdzie możemy zobaczyć najbardziej ekskluzywne marki, takie jak Giorgio Armani, Louis Vuitton, Balmain, czy nawet Nike. W pobliżu Burj Khalify znajduje się Souq Al Bahar, czyli market. Dywany, kandury, abaje, kaszmir i wszystko co związane z kulturą Bliskiego Wschodu. Film tego nie oddaje, ponieważ jest to zapach, ale w kulturze arabskiej bardzo lubią się w kadzidłach wszelkiej maści i w perfumach typu wood. Znajduje się typowy sklep z kandurami, czyli odzieżą męską. Nieodłącznym elementem odzieży męskiej do kandury jest również chusta na głowę i porządny skórzany klapek. Im niższa osoba, tym wyższy obcy. A teraz pokażemy Wam, jakie auta można zobaczyć na parkingu Burj Khalify. Uprzedzam, nie będzie rewelacji. Tutaj jest fajny kąsek. Tutaj mamy Murcielago SV. Tutaj będzie Huracan w Kameleonie. Tutaj pod pokrowcem GT2 RS ładnie czeka.